Tu, tu zostawię. Ja sobie na razie polecę z tej kartki. Okay. Zobaczę, co się tam będzie działo. Nie? I tu się pojawią komentarze. Będzie się pojawiać, będą się pokazywać, wiesz. Dzień dobry. Witam wszystkich z drugiej strony ekranu, zwłaszcza studentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiem nieoficjalnie od wykładowców, że cieszą się, że wracają na uczelnię, cieszą się, że wy wracacie do sal wykładowych i będą mogli się z wami spotkać. Dajcie znać, że jesteście w tej chwili z nami. Prosimy o łapki na YouTubie i lajki na Facebooku, bo to ostatnia szansa przed godziną zero, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego, czego jeszcze nie wiecie a propos studiów. Tego możemy dowiedzieć się od najbardziej kompetentnej osoby, która wie najwięcej, jeśli chodzi o proces kształcenia i studiowania, bo obok mnie prorektor do spraw studenckich i kształcenia, profesor Joanna Wójcik. Bardzo serdecznie witam i od razu rozpoczynam od bardzo trudnego, najważniejszego pytania. Czy studenci, co będzie, jeśli student nie przyjdzie 1 października na uczelnię? Straszna sprawa, katastrofa. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. A teraz już poważnie, 1 października to zachęcam wszystkich, żeby pozostali w domach jeszcze po raz ostatni przed rozpoczęciem roku akademickiego i o godzinie 10 obejrzeli transmisję z inauguracji nowego roku akademickiego 2021-2022. A w poniedziałek obowiązkowo na wydziałach spotykamy się już na zajęciach stacjonarnych. Czyli pani rektor odpowiada na wszystkie pytania, a teraz rzeczywiście przechodząc do tych pytań, które najczęściej powtarzały się w tych, które do nas nadeszły, a mianowicie, czy studenci na zajęciach będą musieli nosić maseczki? Drodzy Państwo, już od dłuższego czasu żyjemy w rzeczywistości pandemicznej i te reguły, które przyjęliśmy na uczelni, w gruncie rzeczy w żaden sposób nie odbiegają, nie różnią się od reguł, które obowiązują w przestrzeni społecznej. Także tak, są takie sytuacje, w których będziemy musieli te maseczki założyć, wchodząc do budynku, poruszając się w przestrzeniach ogólnodostępnych, wchodząc do windy, idąc do biblioteki. Na zajęciach tylko wtedy, jeśli nie uda się przestrzegać dystansu 1,5-metrowego między osobami biorącymi udział w zajęciach. Wtedy te maseczki oczywiście dla naszego wspólnego bezpieczeństwa będą konieczne, ale jeśli będzie możliwość zachowania dystansu, to można tę maseczkę zdjąć. Oczywiście tutaj też dużo zależy od specyfiki zajęć, od kierunku, od rodzaju zajęć. Takie zajęcia jak emisja głosu czy fonetyka, prawda, oczywiście wymagają zdjęcia maseczki, ale wówczas wszystko to będzie się odbywało w odpowiednich warunkach i zgodnie z przepisami sanitarnymi. Jednym słowem, pani rektor, mam zgodę na to, żeby prowadząc pracownię radiową móc rozmawiać ze studentami, którzy będą bez maseczki. Bo to o tego typu sytuacje chodzi, tak więc jest. To jest oczywiste, że trudno czasami pracować w maseczce. Ale czy w takim razie te maseczki będą zapewnione? Czy uczelnia zapewni maseczki wszystkim studentom? Myślę, że każdy z nas ma dzisiaj maseczkę, tak jak ma telefon komórkowy, prawda? Bo nigdzie nie możemy się ruszyć bez maseczki i też zachęcam Państwa, żeby wybierając się na uczelnię, tę maseczkę ze sobą wzięli. Aczkolwiek oczywiście, jeśli zdarzą się takie sytuacje, że akurat tej maseczki zabraknie, to nie ma problemu, w portierni, w miejscach ogólnodostępnych będzie możliwość poproszenia o maseczkę. To jest priorytet dla nas, żeby tutaj zapewnić Państwu
Tych pytań związanych z takimi szczegółowymi rozwiązaniami jest bardzo dużo, ale zanim przejdziemy jeszcze troszeczkę i je omówimy, to chciałabym jak gdyby zapytać ogólnie. Pani rektor, dlaczego w ogóle uczelnia wraca do zajęć stacjonarnych? Czy to nie za wcześnie, albo dlaczego w takim razie w sposób hybrydowy, a nie całkowicie stacjonarnie? To może zacznę od takiego wstępu, ale myślę, że on jest ważny. Proszę Państwa, przez ostatnie dwa semestry wszystkie uczelnie pracowały zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, zgodnie z którym pracowaliśmy zdalnie, a tylko w wyjątkowych przypadkach można było prowadzić zajęcia stacjonarne, zajęcia praktyczne, laboratoryjne dla ostatnich roczników. W połowie sierpnia to rozporządzenie zostało uchylone, rozporządzenie o czasowym ograniczeniu działalności uczelni i co do zasady, zgodnie z wytycznymi ministra, to jak wszystkie uczelnie w kraju, wracamy do kształcenia stacjonarnego i ono jest teraz normą. Natomiast zajęcia prowadzone za pomocą technik kształcenia na odległość są szczególnym wyjątkiem w takich sytuacjach, w których ze względu na bezpieczeństwo, na przykład na dużą liczbę osób uczestniczących w wykładach, tak, my zapewniamy tutaj możliwość łączenia zdalnego. Także troszeczkę jesteśmy już w innym miejscu, w innej czasoprzestrzeni. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj potrzeby wracania do przeszłości, że ten stan epidemiczny się nie pogorszy, ale to też trzeba wyraźnie powiedzieć, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, tak, że wszyscy Państwo studenci, zwłaszcza studenci, którzy rozpoczynają teraz studia na pierwszym roku, odbędą specjalne przeszkolenia, spotkania informacyjne, podczas których dowiedzą się, w jaki sposób, jeśli zajdzie taka potrzeba, przejść na kształcenie zdalne. Ale tak jak mówię, no, zaczynamy stacjonarnie i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. I oczywiście, jeżeli nawet studenci przejdą na nauczanie zdalne, to będzie to nauczanie w czasie rzeczywistym w aplikacji Teams, tak jak to było w ubiegłym roku, prawda? Tak jest, korzystamy z tych już wypracowanych, dobrze nam znanych i sprawdzonych platform. Nie będziemy mnożyć bytów, bo to też jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jak się znaleźć w sieci. Pani rektor, okazuje się, że niektórzy studenci spotkają się 1 października na uczelni, bo tutaj pani Eliza pisze nam na Facebooku, że w Kaliszu właśnie spotkanie studentów pierwszego roku będzie 1 października. Pozdrawiamy, oczywiście zawsze będziecie Państwo mile widziani w murach tej uczelni. Jeśli mogę, to jest właśnie bardzo ważne. Spotkania teraz organizacyjne odbywają się na różnych wydziałach, filiach w Poznaniu i poza Poznaniem. W tych najbliższych pierwszych dniach października gorąco zachęcam wszystkich studentów, żeby brać udział w tych spotkaniach, żeby uważnie słuchać. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego, praktyczne informacje dotyczące właśnie postępowania w takich trudnych sytuacjach epidemicznych, pandemicznych, wszystko to zostanie Państwu tam przekazane. Wracamy do tych pytań, które do nas napłynęły, a mianowicie wiele dotyczyło tych kwestii zaszczepiony bądź niezaszczepiony. Dlaczego nie wprowadzono zajęć wyłącznie dla zaszczepionych? Czy władze uniwersytetu zamierzają prowadzić szeroką kampanię promującą szczepienia? Dlaczego studenci nie mogą otrzymać listy zaszczepionych wykładowców? Jak wyglądają zasady kwaterowania w akademiku? Czy jest podział na zaszczepionych i niezaszczepionych? Nie mamy żadnej podstawy prawnej, która by nas upoważniała do dzielenia osób na zaszczepione bądź niezaszczepione. Co więcej, nie możemy takich informacji wymagać, nie możemy takich list posiadać ani udostępniać. Jeśli coś się zmieni w tej kwestii, to oczywiście będziemy się dostosowywać i wykorzystywać możliwości, które się pojawią. Natomiast nie wiemy, ilu naszych pracowników i studentów jest zaszczepionych, chociaż mamy też świadomość, że spora grupa zaszczepiła się w tym pierwszym okresie wiosennych szczepień i to jest, a propos tutaj tej akcji promocyjnej, o którą
o którą studenci pytają. To jest dla nas bardzo ważne i od wielu miesięcy, od początku szczepień, pani rektor, wszyscy prorektorzy i osoby odpowiedzialne za kształcenie powtarzają, namawiają, zachęcają do szczepień. One są teraz ogólnodostępne. To jest właściwie dla nas jedyna przepustka do normalnego życia i do powrotu na uczelnię. Jeszcze była kwestia akademików, tak? Tutaj również nie możemy dzielić studentów na zaszczepionych i niezaszczepionych, tak? Natomiast jeśli by się zdarzyła taka sytuacja, że państwo sami, prawda, ze sobą się porozumiecie i osoby zaszczepione będą chciały zamieszkać w jednym pokoju w akademiku, do którego mają przydział, to oczywiście w miarę możliwości będzie tutaj kierownictwo, administracja, akademika do takich próśb się przychylała. Tu jest pewien paradoks, pani rektor, bo z jednej strony studenci, jak wynika z tych pytań, chcieliby mieć taką wiedzę dotyczącą właśnie, kto jest zaszczepiony, a kto nie, a z drugiej strony, kiedy uniwersytet przeprowadzał ankietę dotyczącą zaszczepienia, wyszczepienia, to tych odpowiedzi, zwłaszcza od studentów, spłynęło bardzo mało, także jest tutaj rzeczywiście, no, sami studenci powinni rzeczywiście tutaj też w tej kwestii gdzieś tam usiłować wywrzeć presję na innych, tak? Żeby tutaj to było jasne. No ale też są tacy, którzy się bardzo boją, bo zacytuję jedno z pytań. Czy jeśli zarażę się COVID-19 na terenie uczelni, ucierpi na tym moje zdrowie lub umrę, uczelnia weźmie za to odpowiedzialność? Bardzo trudne i bardzo mocne pytanie, ale z drugiej strony właściwie no, nie, uniwersytet nie jest samotną wyspą. Nie, COVID nie tylko u nas jest. Dokładnie tak. Ja myślę, że to słowo odpowiedzialność jest tutaj kluczowe, bo my wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zdrowie nasze, naszych najbliższych i naszego najbliższego otoczenia, więc po to właśnie wprowadzamy pewne regulacje, które są odzwierciedleniem, są zgodne z tymi ogólnopolskimi obowiązującymi nas przepisami covidowymi. Po to wprowadzamy pewne regulacje, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych. Dystans, maseczki, dezynfekcja rąk, a przede wszystkim zdrowy rozsądek, tak, i dobra wola przestrzegania przepisów, przestrzegania pewnych reguł, plus, powtórzę raz jeszcze, szczepienia. Myślę, że właśnie osoby zaszczepione no, nie muszą się obawiać, tak, ponieważ zdecydowanie łagodniej przechodzą COVID-19, jeżeli są właśnie zaszczepione. Myślę, że tutaj odpowiedzieliśmy na pytanie pana Kamila, który pyta, czy konsultowanie z resortem nauki i regulacji potencjalnie umożliwią uzależnienie udziału w zajęciach stacjonarnych od posiadanego paszportu covidowego. To tak jak pani rektor powiedziała, uczelnia chciałaby wiedzieć i stara się taką informację. Tak, a przy okazji zapytam, czy w Poznaniu mogą się zaszczepić osoby także spoza Unii Europejskiej? Oczywiście mowa o studentach. Tak, wszyscy nasi studenci, polscy studenci, studenci cudzoziemcy pochodzący również spoza Unii Europejskiej mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień. Może dodam przy okazji, że zwłaszcza jeśli chodzi o studentów cudzoziemców, tutaj wszelką informacją, pomocą służy Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej. Można uzyskać informację dotyczącą miejsca, możliwości organizacji szczepień. Pani Karolina pyta, czy istnieje możliwość przeprowadzenia wykładów zdalnie w porozumieniu z wykładowcą? Tutaj regulują to pewne ustalenia odgórne, tak? To znaczy na danym kierunku poszczególne zajęcia, poszczególne wykłady są uznane jako wykłady zdalne bądź stacjonarne. I to nie jest kwestia naszego uzgodnienia z prowadzącym, tak? Tylko prowadzący wie o tym w uzgodnieniu z dziekanem, prawda, że dany wykład jest realizowany albo jako wykład stacjonarny, albo jako wykład zdalny. No nie jesteśmy w stanie pozwolić tutaj na całkowitą dowolność. Myślę, że w tym kierunku nie zdołalibyśmy odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania. Wszystkim nam zależy na tym, żeby ten proces dydaktyczny przebiegał jednak sprawnie i przewidywalnie. Zasada jest prosta. Wracamy do nauki stacjonarnej z pewnymi wyjątkami, które są ściśle regulowane, prawda? Tak, wracamy.
wracamy do stacjonarnej nauki. Przy czym tutaj mogą się pojawić różnice pomiędzy kierunkami, prawda? Mogą być takie kierunki, takie wydziały, gdzie na przykład wykłady, właśnie te duże wykłady, czy wszystkie wykłady prowadzone są w sposób zdalny. A mogą być inne kierunki o mniejszej liczebności, o mniejszej liczbie grup, liczebności grup i w określonych warunkach infrastrukturalnych jest to możliwe, żeby wszystkie wykłady toczyły się w siedzibie uczelni. Także być może są nawet takie kierunki, na pewno są takie kierunki, w których kształcenie całkowicie toczy się w sposób stacjonarny. Pani Eliza zauważa, że a propos tej wiedzy dotyczącej zaszczepionych i niezaszczepionych, przecież jest RODO, więc nie można dzielić ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych. Oczywiście to jest właśnie ten problem, który ministerstwo musi rozwiązać i władze po to rozmawiają z ministerstwem, żeby ten problem rozwiązać, no ale tutaj jest kwestia wyboru. Jeśli chcemy mieć pewne przywileje wynikające z faktu, że jesteśmy zaszczepieni, no to taka wiedza jest wtedy potrzebna decydentom, którzy mogą podjąć decyzję o pewnych przywilejach dla osób zaszczepionych, prawda? Tak, a zawsze tutaj najważniejsze jest zapewnienie nam bezpiecznego funkcjonowania, prawda? Więc tutaj my stale śledzimy wszystkie wytyczne i ministerstwa, i GIS-u, więc będziemy się tutaj płynnie i natychmiastowo dostosowywać do tych możliwości, które w jakiś sposób pozwolą nam usprawnić funkcjonowanie. Mówiłam o tych szczegółach. Studenci pytają o kwestie związane z nieobecnością na zajęciach, usprawiedliwianiem tej nieobecności, o sytuacje, w których nagle poczują się źle, co mają zrobić, albo po prostu wstaną rano i stwierdzą, że czują się niezbyt dobrze i co wtedy w tej sytuacji mają zrobić. Czy te kwestie są uregulowane? Tutaj właściwie nic się nie zmienia, jeśli porównamy z ubiegłymi latami, tak, to jak wygląda sposób informowania czy zaliczania nieobecności. Te wszystkie kwestie są regulowane przez prowadzących i przedstawiane zawsze na pierwszych zajęciach danej grupie, danemu rocznikowi. Więc tutaj, jeśli to, czy to będzie zachorowanie ze względu na COVID, czy jakakolwiek inna przykra niespodzianka, która nas spotka, jakaś choroba, tak, to tutaj postępujemy w ten sam sposób. Jeśli mamy zaświadczenie od lekarza, to mamy zajęcia usprawiedliwione. Jeśli z jakichś innych powodów, prawda, opuścimy zajęcia, zajęcia są nieusprawiedliwione. A ile tych zajęć możemy mieć opuszczonych i w jaki sposób będziemy je potem zaliczać, odrabiać, to już są kwestie niezależne od COVID-u, regulowane przez prowadzącego zajęcia. No ale pozostajemy przy zajęciach. Czy jest możliwe, aby w jednym dniu zajęcia były zarówno stacjonarne, jak i zdalne? I jest możliwe, aczkolwiek myślę, że takich przypadków będzie bardzo niewiele. Tak jak powiedziałam, wydziały starały się tak zaplanować zajęcia, żeby albo przeprowadzić wszystkie wykłady w sposób stacjonarny, albo w sposób zdalny. I te zajęcia są wtedy grupowane w miarę możliwości w ciągu jednego dnia. A jeśli jest to niemożliwe, to pewnymi blokami. Tak jak jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnych bloków lektoratowych, pewien blok godzin zajęć przeznaczony na przykład jest na zajęcia z wychowania fizycznego, tak mogą się zdarzyć takie kierunki, takie wydziały, gdzie część zajęć będzie zblokowana w jednym przed południem czy po południu. Najważniejsze jest to, żeby studenci mogli się w razie potrzeby, jeśli zmieniają tryb prowadzenia zajęć, żeby zdążyli się przemieścić i żeby to sprawnie przebiegało pod takim kątem organizacyjnym. Pani rektor, jeszcze trzymając się tych maseczek, bo tych pytań było bardzo dużo, kto będzie egzekwował tak naprawdę noszenie tych maseczek, zarówno przez studentów, jak i przez wykładowców? No, zadaję to pytanie, bo takie padło, aczkolwiek dziwię się, że ktoś w ogóle myśli w ten sposób, że cokolwiek trzeba egzekwować. Tak, no mam nadzieję, że nasi studenci dobrze o tym wiedzą. No, egzekwowanie jest to takie dosyć tutaj mocne słowo. Wszystkim nam zależy na tym, tak, żeby zachować tutaj odpowiedni dystans, odpowiednie warunki sanitarne.
I myślę, że jeżeli ktoś zauważy, że maseczka jest niewłaściwie założona, to po prostu zwróci uwagę koledze, koleżance, czy prowadzący, czy osoba wpuszczająca do budynku, jeśli ktoś nie będzie miał maseczki, też poprosi o jej założenie czy poprawienie. Ale tutaj reguły niczym się nie różnią od tych reguł, które obowiązują za progiem uniwersytetu, absolutnie. Dokładnie. Tutaj pojawiają się też pytania bardzo techniczne. Myślę, że na te pytania będziemy starali się odpowiedzieć może w innym trybie. Natomiast jak wiadomo, było bardzo duże zainteresowanie studiami w tym roku i pojawiło się pytanie dotyczące, czy jeszcze będzie możliwość zapisywania się na kierunki, czyli czy przecież była pierwsza tura rekrutacji, druga tura rekrutacji, czy jeszcze jest coś przewidziane? No, kończymy już rekrutację. Do końca września ona właściwie wygasa, ale są jeszcze rzeczywiście w październiku, na początku października są jeszcze nabory uzupełniające na te kierunki, które jeszcze nie wypełniły limitów, więc odsyłam Państwa, zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, do systemu internetowej rekrutacji. Tam te kierunki, na których jeszcze aktywna jest rekrutacja, są widoczne. Ostatnia chwila, ostatnia chwila. Pani Zuzanna pyta, dlaczego prowadzący nie muszą nosić maseczkę, a my tak? Prowadzący jako osoby świadczące pracę są zgodnie z rozporządzeniem ministra wyłączone z obowiązku noszenia maseczki podczas wykonywania obowiązków. Aczkolwiek oczywiście tutaj najważniejsze jest takie zdroworozsądkowe podejście. Odległość właściwa między grupą a prowadzącym, tak, pozwoli na zdjęcie maseczki. Ta odległość powinna wynosić 1,5 metra. To jest to, o czym mówiłam wcześniej, prawda? Jeżeli się okaże, że jesteśmy w sali, której jest dużo miejsca, dużo przestrzeni, możemy się rozciąć, a takie sale oczywiście również są w naszej dyspozycji, to też student może tę maseczkę zdjąć. Poza tym tutaj też chodzi o to, o jakość kształcenia, prawda? Zupełnie inaczej. No, tak. Trudno byłoby czasami zrozumieć prowadzącego, jeśli by rzeczywiście cały wykład prowadził w maseczce. Tak, to jest bardzo ważne. Ja jeszcze wspomnę o osobach na przykład niedosłyszących. Tutaj ta możliwość zobaczenia ruchu warg jest szalenie ważna. Także też o to chodzi. A oczywiście, jeżeli są osoby, które na przykład są alergikami albo mają jakieś inne przeciwwskazania dotyczące maseczek, no to na uniwersytecie będzie to też respektowane, prawda? Oczywiście. Oczywiście. No nie jesteśmy tutaj jakąś wyjątkową wyspą, prawda? Stosujemy te same reguły, dostosowując je niekiedy do specyfiki kształcenia na danych kierunkach. Wiemy, że mamy kierunki laboratoryjne, eksperymentalne, prawda? I tam oczywiście już pewne normy zachowania na określonych zajęciach będą bardziej szczegółowo przedstawiane. Ale tutaj, jeśli chodzi o ogólne zasady, to one są jednolite. Pan Krystian zadaje takie pytanie, dlaczego między ćwiczeniami stacjonarnymi a wykładami zdalnymi jest taka mała różnica czasu? Ja myślę, że no nie jesteśmy w stanie tutaj odpowiedzieć na tego typu pytania, no bo to zależy właśnie, jaki kierunek dokładnie trzeba by było plan zajęć i na pewno, jeśli grupa zasygnalizuje taki problem, no to gdzieś na wydziale znajdzie on swoje rozwiązanie, prawda? Tak, jeśli pytanie, co to znaczy mało czasu, czy żeby dojechać, prawda, gdzie chcemy dojechać w tym czasie? Oczywiście, jeśli ta przerwa jest zbyt krótka, to bardzo proszę o zasygnalizowanie tej kwestii prodziekanowi do spraw studenckich, osobom, które są odpowiedzialne za kierunek. Pani rektor, czy niektóre kierunki mimo przekroczenia 30 osób uprawnionych do udziału w wykładach mają wykłady stacjonarne? Też pojawiło się takie pytanie, dlaczego? Czy tak może być? Może tak być, zgodnie z zarządzeniem pani rektor. Tutaj decydowali, czy wskazywali takie wykłady dziekani. Wszystko zależy od warunków lokalowych, od liczebności grup, od tego, czy możemy wykłady właśnie, nie wiem, liczące 35 osób, czy 40 osób, czy nawet więcej, zlokalizować w sali na przykład na 150 osób, prawda? Więc mamy takie też przypadki. To się wiąże z tym, o czym wcześniej mówiłam, żeby usprawnić ten proces dydaktyczny. Często jest tak, że wszystkie wykłady mają tę samą formę
tryb prowadzenia. Mamy również wykłady prowadzone w trybie hybrydowym, czyli część studentów siedzi na sali, a część łączy się za pomocą środków komunikacji zdalnej. Wiem, że Wydział Prawa takie właśnie rozwiązanie, korzystając z możliwości sprzętowych, zastosował. A doktoranci to też studenci? W związku z tym, jak wygląda sprawa doktorantów? Jak będą mieli prowadzone zajęcia w szkole doktorskiej? Doktoranci będą mieli zajęcia stacjonarne, chyba że program kształcenia przewiduje takie zajęcia w trybie zdalnym. I to jest taka uwaga ogólna. Proszę Państwa, to nie jest tak, że my tę zdalność odkryliśmy w zeszłym roku, prawda? Część zajęć jest i była prowadzona za pomocą technik kształcenia na odległość w sposób synchroniczny i asynchroniczny jeszcze przed pandemią. Także są takie przedmioty, które są przewidziane jako przedmioty realizowane w trybie zdalnym. Ale jeśli chodzi o doktorantów, to tutaj wracamy co do zasady do kształcenia stacjonarnego. Grupy są tutaj o wiele mniej liczne i troszeczkę inny charakter ma jednak kształcenie doktorantów niż studentów. Studenci wracają na uczelnie, ale pojawiło się takie pytanie, właściwie prośba do pani rektor o komentarz dotyczący konsultacji z prowadzącymi przez aplikację Teams. Jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście, tak. Przez ostatnie 3 semestry wypracowaliśmy dużo nowych, bardzo potrzebnych, przydatnych rozwiązań. My absolutnie nie chcemy rezygnować z tych zdobyczy. Także jeśli chodzi o konsultacje, będzie taka możliwość w uzgodnieniu z prowadzącym w określonych terminach, prawda, połączenia się czy odbycia takich konsultacji zdalnych. Ale to, co jest dla nas bardzo istotne, to jest też zapewnienie możliwości bezpośredniego kontaktu w siedzibie uczelni i możliwości przeprowadzenia konsultacji w trybie stacjonarnym, więc to są dwie alternatywne formy do wyboru. To dotyczy zwłaszcza tych zajęć, które będą prowadzone w sposób zdalny. Student musi mieć możliwość przyjścia na uczelnię i spotkania się bezpośrednio ze swoim wykładowcą. Czyli jednym słowem, jeśli wykładowca chciałby prowadzić zajęcia zdalne, to nie, bo to nie on o tym decyduje, ale jeśli chce prowadzić konsultacje zdalne, to tutaj jest większa swoboda w działaniu. Tak, oprócz konsultacji w siedzibie wydziału, prawda, oprócz tych stacjonarnych, jak najbardziej zachęcamy wszystkich do korzystania z tej formy kontaktu. Pani rektor, tutaj podglądam cały czas, pytania się sypią, także rzeczywiście mamy słuchaczy z drugiej strony, ale wiele jest właśnie tych pytań technicznych. Od razu muszę powiedzieć, że rzeczywiście tutaj wiele spraw zależy od wydziałów. Może o jedną rzecz zapytam, a mianowicie o kwestię przyznawania IOS-a. Jak to wygląda na uniwersytecie? Bo te pytania też były. Tak jest. Kwestie indywidualnej organizacji studiów, czyli tak zwanego IOS-a, reguluje regulamin studiów. I w pewnych uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta dziekan może taki tryb organizacji studiów przyznać. Są pewne okoliczności, które w szczególny sposób uprawniają do skorzystania z IOS-u. Na przykład, gdyby zdarzyła się choroba, długotrwała choroba, przewlekła choroba, jeśli student na przykład bierze udział w jakimś projekcie badawczym, albo realizuje jednocześnie 2 programy studiów, 2 kierunki studiów. Oczywiście studentom, rodzicom przysługuje jak najbardziej prawo również starania się o indywidualną organizację studiów, również osobom zaangażowanym w pracę w organach uczelni, samorządowcom. Ale generalnie to jest kwestia bardzo indywidualna, więc wszystkich Państwa, którzy chcieliby starać się o taką formę kształcenia, bardzo proszę o kontakt, najlepiej z prodziekanem do spraw studenckich na swoim wydziale. Każda taka prośba jest rozpatrywana indywidualna, bo takie też są zwykle przypadki, prawda, całkowicie indywidualne. Może tylko dodam, że indywidualna organizacja studiów wcale nie oznacza, czy nie musi oznaczać nieuczestniczenia w zajęciach, tak? My dochodzimy do tego samego punktu, trzeba zdać, zaliczyć przedmiot, tylko jakby ten
proces dochodzenia jest inny niż w przypadku studenta realizującego program studiów. Pani Asia pyta, czy można prosto odpowiedzieć na to pytanie, czy jeśli wykłady są zdalne, to zaliczenia też są zdalne? Czy to nie jest do końca określone i to zależy od przedmiotu? To zależy od przedmiotu. Warunki zaliczenia, kryteria oceniania, warunki zaliczenia, sposób zaliczenia, także jego tryb zdalny czy stacjonarny jest określony w stosunku do każdego przedmiotu. Specyfika przedmiotów jest różna. I bardzo proszę uważnie wsłuchiwać się w te informacje na pierwszych zajęciach, a jeśli jest potrzeba, to dopytywać prowadzącego. Widzę, że wiele pytań dotyczy systemu USOS. Ja proponuję jednak bezpośredni kontakt z osobami na wydziałach, które zajmują się sprawami USOS-u i tam będzie można na pewno uzyskać wszystkie informacje, no bo 35 tysięcy studentów, pani rektor nie o wszystkich dokładnie ma pełną wiedzę. Natomiast zainteresowanie też budziła sprawa akademików i między innymi, zacytuję tutaj dokładnie pytanie, dlaczego studenci z zagranicy automatycznie dostają miejsca w akademiku, a studenci z Polski nie mogą w większości tego miejsca otrzymać? Tak nie jest, to powiem od razu, tak. Oczywiście nie jest tak, że jesteśmy w stanie zapewnić miejsce w akademiku wszystkim osobom starającym się o ten przydział. Tych miejsc jest około 1500, prawda? Oczywiście zainteresowanych dużo więcej. Przypomnę, że mamy 35 tysięcy studentów, prawda? Akademiki, miejsca w akademikach są przydzielane zarówno studentom cudzoziemcom. Musimy również tutaj pamiętać o wymianie erasmusowej, o studentach, którzy do nas przyjeżdżają w ramach umów bilateralnych, ale też i nasi studenci wyjeżdżają za granicę i tam również, prawda, mieszkają w akademikach. I studentom w pełnym cyklu kształcenia, tutaj myślę zarówno o cudzoziemcach, jak i Polakach. I tutaj niestety, tak jak powiedziałam, nie jesteśmy w stanie wszystkim zapewnić miejsca, natomiast staramy się właśnie w sposób równomierny przyznawać miejsce wszystkim osobom zainteresowanym. Dwie tury takie już przyznawania akademików mamy za sobą. Przed wakacjami studenci kontynuujący naukę starali się o akademiki, teraz studenci przyjęci na pierwszy rok studiów. Bardzo bym tutaj prosiła, aby te osoby, którym nie udało się tego miejsca zdobyć, otrzymać, żeby też śledziły informacje, bo nie wszyscy studenci, którzy miejsca w akademiku dostali, z tych miejsc potem korzystają, zdarzają się rezygnacje. My od razu te miejsca przyznajemy osobom, które składają wnioski, które o to pytają. Jeszcze na początku października przypuszczam, że taka sytuacja będzie mieć miejsce. No właśnie, a niedługo nowy akademik, znaczy niedługo, w przyszłym roku. No. Ale rzeczywiście ten październik jest takim miesiącem, który weryfikuje obłożenie domów studenckich, ponieważ też należy pamiętać, że wielu studentów, obcokrajowców, którzy dostali się na uniwersytet, zakładało być może, że nauka będzie zdalna i w związku z tym nie do końca wiadomo, czy dotrą na uczelnię. Też te miejsca mogą się pojawić, więc faktycznie tutaj warto jednak śledzić informacje. Pani Weronika pyta, czy lektoraty będą stacjonarne. To jest chyba właśnie ten przykład, gdzie trudno byłoby o to, żeby to, że to jest właśnie ten moment, gdzie ten przedmiot, który może być stacjonarny bez problemu i gdzie te maseczki też nie do końca mogą być używane, bo trzeba mówić. Tak, lektoraty, podobnie jak wszystkie inne zajęcia, które nie są wykładami, prowadzone są w sposób stacjonarny. Tylko te lektoraty, które są tak zwane wolnożetonowe, które studenci mogą wykorzystywać jakby ponad programem studiów, będą mogły być prowadzone w sposób zdalny. Tu jest też pytanie od pani Natalii, czy w przypadku zarażenia koronawirusem i kwarantanny zajęcia będą prowadzone zdalnie dla tych osób? Tu jeszcze raz, pani rektor, chyba musimy przypomnieć, że no to jest po prostu choroba. Tak,
Tak, tak. No niestety, tak. Tutaj nie będzie możliwości indywidualnego przechodzenia na tryb zdalny, jeśli się okaże, że ktoś nie wiem, ma kwarantannę, prawda, czy izolację. Te zajęcia będą wówczas w przypadku choroby usprawiedliwione. Pojawiło się pytanie, co ze stypendiami, jak to wygląda i komu przysługuje. To też wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu i tam dowiedzieć się, jakie są konkretne, szczegółowe wytyczne z tym związane. Pani rektor, czego możemy życzyć studentom na ten nowy rok? Powoli kończymy naszą rozmowę. Tak jak ja powiedziałam wcześniej, wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi znajdą się w intranecie i będzie można z nich skorzystać. Także tą transmisję można będzie jeszcze raz odsłuchać, bo tak jak zauważyłam, pytania się powtarzały, w związku z tym osoby, które nie otrzymały odpowiedzi, warto, żeby przesłuchały całość i ta odpowiedź gdzieś na początku naszej rozmowy się pojawiała. Czego pani rektor życzy studentom? Życzę wielu sił, energii, optymizmu, satysfakcji. Przede wszystkim chciałabym, żebyśmy mogli się spotkać bezpośrednio, osobiście. Myślę tutaj o prowadzących, o nauczycielach akademickich i o studentach, bo marzyliśmy o tym, czekaliśmy na to bardzo, bardzo długo. I oczywiście możemy kształcić zdalnie, możemy przekazywać wiedzę, nawet pewne umiejętności za pomocą środków komunikacji, ale to, co najważniejsze w studiowaniu, ta możliwość spotkania się, wspólnego przeżywania, kontaktu mistrz-uczeń, budowania relacji, to się odbywa właśnie poprzez interakcję, to się odbywa dzięki spotkaniu. Dlatego to jest bardzo ważne, abyśmy wszystkich tych reguł, które czasami no, trochę wiążą się, prawda, z pewnymi ograniczeniami, przestrzegali, żeby ten powrót na zajęcia był bezpieczny, był trwały, żebyśmy mogli się spotykać na zajęciach do końca roku akademickiego i dalej. Także zdrowia życzę przede wszystkim i takiej dobrego, takiego zdroworozsądkowego, optymistycznego podejścia do powrotu na zajęcia. Przechodzimy pewien proces adaptacyjny, tak? Ale jestem pewna, że wszyscy nasi studenci to rozumieją i że uda nam się zakończyć rok akademicki również w tym trybie. Miejmy taką nadzieję. Ja dodam, że jeśli ktoś rzeczywiście chce znać takie szczegóły związane z funkcjonowaniem uczelni, no to odsyłam go właśnie do zarządzenia pani rektor profesor Bogumiły Kaniewskiej, do zarządzenia kanclerza. Te wszystkie zarządzenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. To jest ogólnodostępny biuletyn, który można obejrzeć wchodząc z naszej głównej strony internetowej amuedu.pl, ale tak jak powiedziałam, też pytania i odpowiedzi pojawią się w intranecie. Dziękuję bardzo pani rektor. Myślę, że pani prorektor do spraw studenckich profesor Joanna Wójcik rozwiała wiele wątpliwości i odpowiedziała na te pytania, które się najczęściej pojawiały. Dziękuję bardzo pani rektor za spotkanie. Dziękuję pani Marcie Jaroń za tłumaczenie naszej rozmowy na język migowy, a transmisję zrealizowało Uniwersyteckie Studio Filmowe, a spotkanie przygotowali dla was dr Krzysztof Duda, Marta Gruszczyńska i Małgorzata Rybczyńska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.